Przechodzimy do kolejnego punktu, punkt 5. Projekt uchwał Komisji Problemowych, punkt 1a, projekt Komisji proszę cię. Tylko jeszcze Państwo nie mają prawa. A tak, oczywiście bardzo dziękujemy za to. A pani chciała zabrać głos, tak? Porządek obrad, jeżeli jest. Tylko on jest właśnie bardzo mocno zmieniony. Ja mogę pani po spotkaniu. To znaczy ja sobie wynotowałam punkty, które zostały zmienione. I sobie dam radę. Piąty, szósty jest zmieniony. Pierwszy jest przesunięty i drugi jako kolejny. Grzegorz rozda projekt uchwały. W międzyczasie proszę panią Edę o swoim. Chodzi tylko o jeden lokal socjalny dla emerytowanej nauczycielki o powierzchni 23 metrów kwadratowych powierzchni mieszkalnej. Zgodnie z nowymi przepisami musieliśmy przeprowadzić również i my, nie tylko na podstawie raportu Straży Miejskiej i Policji, ale również jako radni i osoby muszą zgodnie z nowymi przepisami przeprowadzić wywiad środowiskowy, sporządzić protokół i dopiero wtedy możemy podjąć projekt uchwały. I w tej chwili postąpiliśmy zgodnie z przepisami i wszystko zostało sprawdzone. Jest to osoba również szanowana, dobrze żyjąca z lokatorami, więc jak najbardziej opinia pozytywna. Ja mnie kolejny, proszę. Nie w ulicy Mali Jaremy, tylko Lęca, Stanisława Lęca. Mieszkanie przy Lęca. Osobiście byłem u tej pani. Nie, w porządku. To... Życzyłbym sobie takich lokatorów więcej. Dziękuję. Dziękuję. Proszę sobie zmienić na druku. Jak my to zrobimy, jak będzie 10 mieszkańców? Prawdopodobnie po prostu w drodze przygotowania uchwały w biurze. Ale nie, oczywiście to jest słuszna uwaga, dziękujemy za nią. Czy są jeszcze jakieś pytania o uwagi? Nie widzę, w związku z tym poddaję drugą pod głosowanie. Kto z Państwa jest za, proszę podniesienie ręki. Dziękuję. 18 za, 0, przeciw 0, 17. 17. A tak, wyszła Asia, przepraszam, 17. Natomiast chciałem jeszcze jedną rzecz przy okazji tej uchwały powiedzieć. Z Wydziału Mieszkańca przyszła informacja o nowym zarządzeniu prezydenta, które zmienia trochę procedurę opiniowania. To, co pani Ela już powiedziała, czyli członek Rady Dzielnicy. Dwie osoby. Powinien pójść na wizytę do osoby, która stara się o przedłużenie. To jest jedna istotna zmiana. Druga istotna zmiana i być może nawet istotniejsza dla nas jest to, że mamy termin na opiniowanie 7 dni. Po prostu trochę nam utrudnia sytuację, ale oczywiście będziemy postępować zgodnie z procedurą i za każdym razem zgodnie z tym, jak dostaliśmy upoważnienie, będziemy, gdy nie będzie sesji, podejmować taką uchwałę na zarządzie, ale wcześniej konsultować ją z komisją i prosić panią przewodniczącą komisji o to, żeby za każdym razem próbowała kogoś do wizyty. Oczywiście, nie. Nie ja oczekuję tego. On już to już 10 osób. To też my przy czym trzeba pamiętać o tym, że być może nie zawsze się uda. Na szczęście to nie jest sztywno bardzo powiedziane, że musi być ta osoba w tej wizji. Ważne, żebyśmy dalej konsultowali wszystko z policją i z każdą miejscową również. I myślę, że tu pani Asia pomoże, która w tym także myślę, że się będzie.